A ja witam w kolejnym unboxingu, czyli produkowaniu przedświątecznym. Tym razem przesyłka z Egmont Polska. W środku trochę komiksów, trochę ważących, kupionych przy okazji promocyjnych cen, które tam pod koniec listopada można było dorwać na Egmoncie. A co w środku dokładnie? Zapraszam do stołu. No więc zacznijmy co w środku w przesyłce. Jakby znowu było szczekanie, to przepraszam, ale pies jest nerwowy na takie głosy. Co my tu mamy? Oj! Jak widać, gruba przesyłka z Egmontu. Na początek, w związku z najnowszym filmem, który wyszedł dopiero co w kinach, Doctor Strange Marvela, pojawiła się również opowieść graficzna, czyli komiks. Początki i zakończenia. Żeby poznać lepiej tą postać, postanowiłem ją zakupić. Dosyć gruby komiks, akurat mówię, udało mi się w promocji, bo praktycznie normalnie kosztuje 7 dych. Co mamy dalej? Zdumiewający, fantastyczny, niesamowity Stan Lee, czyli komiksowa biografia jednego z twórców najpopularniejszych postaci, takich jak Spider-Man, takich jak Thor, takich jak Captain America. Czyli jak tworzył swoje pierwsze komiksy. Co mamy dalej? Komiks Star Wars. Właśnie kolejny komiks Star Wars i kolejny. Postanowiłem pod koniec roku swoją kolekcję update'ować brakujące tytuły. Następnie Strażnicy Galaktyki, którzy już w maju pojawią się na dużym ekranie. W drugiej części od swoich przygód. To jest już trzeci komiks z serii. O tytule Nieskończoność. I na koniec trzy brakujące Deadpoole. Pierwszy już miałem, pozostałych numerów nie było kiedy zakupić. Zadziory się nie chcą robić. No ale to widać. Łowca duszy, dobry, zły i brzydki oraz Deadpool kontra Shield. Taka mała komiksowa przesyłka, którą będzie można sobie w święta zaktualizować.